Witam, dzień dobry. Atakujemy pszenicę już na poważnie, pomijając właśnie tą spirellę, którą kosiliśmy jakiś czas temu, te 1,5 hektara. Została nam jeszcze chondia do wykoszenia. I to by było na tyle. No i owiec jeszcze na koniec nam zostanie. Ale w owsie to jeszcze słoma zielona. Także on na pewno jeszcze musi poczekać. Znajdujemy się na najmniejszej działce u nas. 1,2 hektara. A zarazem najlepszej, bo tutaj jest klasa trzecia A z małym kawałkiem drugiej klasy, z tego co pamiętam na mapkach. Tej drugiej klasy to jest raptem tam 20-30 jarów, ale zawsze można powiedzieć, że kawałek drugiej klasy jest. Wczoraj ominęły nas burze, które były zapowiadane. Natomiast dzisiaj miało być pogodnie, ale widzę, że coś zaczyna nam się kiełbasić. Oby pogoda wytrzymała, to będziemy zadowoleni. Tutaj tato już kończy kosić. Ja byłem w domu, bo musiałem przypilnować cielaka, bo weterynarz u niego był. Tam jeden nam troszeczkę jeszcze na płuca narzeka, więc dostał jeszcze raz zastrzyki i zobaczymy, powinno być dobrze. I teraz przejechaliśmy na najsłabszą działkę w naszym gospodarstwie. 4 hektary. Rozstrzał klas od 4 do 6. Tam dalej w głąb jest taka górka. I na tej górce praktycznie oprócz żwiru nic nie ma. Tam nigdy nic nie rosło. Jest dosłownie żwirownia. Tutaj zaś piasek. Lekka ziemia. Z racji, że jesteśmy kawałek od domu, to tutaj słomę siekamy, żeby nie taszczyć tych balotów. Koło domu mamy jeszcze trochę pszenicy, to tam się zostawi słomę. Zawsze to bliżej do zwiezienia. I powinno nam wystarczyć. Fajna pogoda się zrobiła, bo słońce zaszło. Wiaterek się taki delikatny ruszył. Mam nadzieję, że nie będzie padać, ale przynajmniej nie ma takiej spiekoty, bo przed chwilą to tak słońce grzało w kark. Nie szło wysiedzieć na polu. A 60 ha klimy niestety nie ma. Nie ma klimy, jest klimat. Kolejny dzień lecimy z tematem. Tutaj na tym polu już tak naprawdę niewiele nam zostało. Większość wykoszona. Działka ma 4 hektary. To może z hektar został, nawet chyba nie. Pszenica bardzo rzadka. Trafiają się ziarna porażone grzybem niestety. No i jeżeli chodzi tutaj o ściernisko, jak tak chodzę, to jest strasznie dużo mysz. W tym roku zaś będzie utrapienie. Jak przez zimę tego nie wymrozi dziadostwa, to znowu będę na wiosnę biegał z trutką na myszy i to truł dziadostwo. Można powiedzieć, że w tym roku zimy nie było. Tak więc one sobie spokojnie przezimowały w ziemi. Na wiosnę jakichś mega dużych opadów też nie było, żeby ich trochę podtopiło. No i teraz wyłażą, kurczę. Jak wykosimy ten kawałek, to zostanie nam coś około 3 hektarów do wykoszenia jeszcze. Pszenica też chondia. Z tym, że tamto już słomę zostawimy dla siebie, dla bydła. Zobaczcie tu co się dzieje. Pełno dziur. Tutaj. Nawet jak się polniakiem jedzie ciągnikiem, to tylko widać jak przed kołami przebiegają te myszy. No cóż, gdzieś żyć też muszą.
ale nie w takich ilościach. Kurczę, dajcie spokój. W rzepaku w tamtym roku na jesień chodziłem, trułem myszy, to miejscami to były placki wygryzione. No i teraz będzie to samo. Dobra, z tego pola to by było tyle.